Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przyjechaliśmy na łowisko Handlowy Młyn, nieopodal Golubia Dobrzynia. Jest to niewielki zbiornik mający około 3,5 hektara powierzchni, który powstał w wyniku działalności człowieka poprzez spiętrzenie wody na rzece Wawrzonka. Zbiornik ten od niedawna jest zbiornikiem no kill, także obowiązuje tutaj zaostrzony regulamin, który mówi o tym, żeby nie stosować haków z zadziorami i że zawsze należy mieć przy sobie podbierak. No i łowiąc na takim zbiorniku musicie pamiętać, że każda ryba wracała do wody. Także ja za chwilę Wam pokażę, jak to spiętrzenie wody wygląda i zaczynamy łowić. Także do zobaczenia za chwilę. Przyznam Wam się szczerze, że będę łowił drugi raz bez zadziorów. Byłem tutaj przedwczoraj. Udało się złowić niewielkiego szczupaczka, tam około 40 cm. Zresztą pokażę Wam za chwilę zdjęcie, także zobaczycie sami, jak on wyglądał. Spójrzcie, jak to tutaj wygląda, że po prawej stronie i na wprost zbiornik jest porośnięty mocno kapelonami. Tak naprawdę ciężko byłoby rzucić jakąkolwiek przynętą tutaj, żeby nie zahaczyć po prostu. Także na tą okoliczność przygotowałem sobie shad teaser na haku offsetowym od Savage'a. Hak ten dodatkowo wyposażony jest tutaj w paletkę, która dodatkowo ma wabić rybę. Poza tym dopaliłem ten hak offsetowy dodatkowo tasiemką ołowianą o masie 5 gram, żebym mógł dalej rzucać. No i musiałem trochę naciąć tego shad teasera, żeby ten hak offsetowy po prostu spełniał swoją rolę i działał. Podczas prowadzenia był schowany w gumie, a gdy ryba weźmie i będziemy chcieli zaciąć, to po prostu guma nam tutaj zjedzie na dół, wszystko ładnie schowa się w brzuszku i hak, pomimo tego, że był na początku schowany w gumie, wyjdzie na wierzch, pozwoli nam zaciąć rybę. No, zostały nam ostatnie miejsca do łowienia. Zbiornik zaraz się kończy. Na razie jesteśmy bez ryby. Została nam tutaj ta płytsza strona, która jest porośnięta kapelonami. Zobaczymy, czy uda się coś złowić. Już naprawdę zostało niewiele miejsc. Rzucamy tutaj w te kapelony i próbujemy. I cały czas próbujemy. No, mamy szczupaczka. Ciekawe, czy uda się go wyholować z tych lili. Jest na haku bezzadziorowym, także... No już może być ładny szczupak. Przygotować podbierak. A taka 60-ka, 70-ka. Kurde, żebym go nie stracił tylko. Mam. Szczupaczek 66 cm. Złowiony na handlowym młynie. Na łowisku no kill.
na kanibala uzbrojonego w offsetowy hak. Także co, wypuszczamy go do wody za chwilę, żeby sobie dalej rósł w tym ładnym łowisku. No to jeszcze pokaż się ostatni raz tutaj przed obiektywem i wypuszczamy cię do wody. Poszedł. Słuchajcie, ja już będę się z wami żegnał. Odcinek nagrywałem dla was 2 dni, ponieważ pierwszego dnia nic nie złowiłem, a bardzo chciałem, żebyście zobaczyli jakąś szczupaczkę na filmiku. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo już niebawem na kanale pojawi się konkurs. Do zgarnięcia będą m.in. przynęty spinningowe. A z wami będę już się żegnał, także do następnego. Cześć!